wieża runęła, ta potężna wieża, to przebiła sklepienie kościoła, kaplicy, która była pod kościołem i dalej do piwnic. Także w latach 60. dobudowano tylko te mury opory, mury zewnętrzne, położono taki płaski, żelbetonowy strop, ustawiono dachy. A do czasu wojny kościół był jedynym miejscem, gdzie była pełna gotycka architektura. No jak do takiego stanu doszło? Te ziemie zdobywał drugi front białoruski. Miasto było zdobyte pod koniec stycznia, walki o zamek trwały do połowy marca. Coraz potężniejsze działa sprowadzane Rosjanie by i zniszczyć, i zdobyć. A tu nad murami garki obronne, otwory strzelnicze, mieli przeciwnika jak na dłoni. Wejście na garki obronne zawsze jest ukryte. Nie ma w zamku schodów, które by bezpośrednio z dziedzińca prowadziły na wyższe piętra, szczególnie na ganki. Zawsze wyprowadzone są z pomieszczeń. No i tutaj też za tymi drzwiczkami są wąziutkie schodki prowadzące na te ganki. Budowę tego zamku rozpoczęto około 1300 lat, tamtego 1276. Budowa tego zamku, tej części łączyła się z tym, że wielki mistrz postanowił przenieść swoją siedzibę z pięknej, słonecznej Wenecji do Malborka. Rok około 1600 to okres, kiedy Krzyżacy byli zajęci w całej ziemi od Polski po Polsce. Państwo sami włożni, więc historii pamiętacie, że oto Konrad Mazowiecki prowadzi do Polski, by bronili jego Mazowsza przed tymi bardzo walecznymi plemionami pruskimi i by dokonali chrystianizacji tych plemion pogańskich. No ale oni przybyli z krzyżem i z mieczem u boku. Byliśmy w piwnicy, to ciąg dalszy, tak? To domyślacie Państwo, to są te kanały grzewcze. I proszę. Proszę, można otworzyć te płyty, tą też można. I proszę zajrzeć do środka, nie, tam nie będzie nic widać, ale proszę zobaczyć. Tu widać kamienie, widać światełko, prawda? Ogień, kamienie i ciepło, które płynie stamtąd. Otóż od kilku lat ten piec został wykorzystany do ogrzewania tej sali. Są tam ogromne elektryczne spirale, które są właśnie po tamtej stronie z tego pisu. Więc tak, wielki refektarz, sala przyjęć. To tu stały ogromne stoły, ławy, przy których zasiadało jednorazowo około 400 osób. No te przyjęcia, te uczty były słynne w całej Europie. To był taki czynnik motywujący tych rycerzy zachodnich do przybycia do państwa zakonnego. Tu nie tylko wspaniałe menu, ale przede wszystkim dużo takich różnych atrakcji, jak tańczące niedźwiedzie, łaźnie, ptaki walczące pod sklepieniem, tancerki, wędrowni, kuglarze. Także cuda się tutaj działy, no a poza tym każdy uczestnik otrzymał prezent od wielkiego mistrza. Kaplica Wybarza Wielkich Mistrzów. Do końca nie odbudowana, a zniszczona w czasach Polski, choć niewiele było zniszczeń i architektury, ale właśnie król Zygmunt III otrzymał pozwolenie biskupa na zapis. Kaplica połączona z siłą, jesteśmy w sieni pałacowej i tak umownie ta sień dzieliła pałac na część urzędową, cała ta strona i na tę część prywatną. Nad nami sklepienie znowu średniowieczne. Ciście i nowy jest znów przewaga zieleni. Michel, Prochor, Jun, Winkel nad wejściem do prywatnych pomieszczeń. Również średniowieczne. Dwóch wielkich mistrzów tego roku tu urzędowało. Konrad był człowiekiem bardzo spokojnym, opanowanym, doskonałym.
doskonałym dyplomatą i nie chciał wojny z Polską. I nawet przestrzegał swoich braci zakonnych, by przypadkiem po jego śmierci nie wybrano Urlika na wielkiego mistrza. Bo Urlik to była natura bardzo wojownicza. Wiedział, że on doprowadzi do wojny z Polską. No ale nie posłuchali go. Wybrali Urlika, co w trzecim roku swoich rządów ginie na polach Grunwaldu i zaczyna się powolny upadek państwa zachodniego. Że w pałacu nie ma żadnych wędrów, nie ma żadnych wystaw. Tu po prostu mamy cieszyć się, oglądając tę piękną architekturę średniowieczną. I to sklepienie też jest średniowieczne. To jest szczyt osiągnięć gotyku, duża sala. Odebrano mu ten urząd. Był więziony na Sambii. Potem, kiedy wypuszczono, bo został wójtem na Sambii, gdzieś w niewielkiej miejscowości. Ale kiedy zmarł, został pochowany w kaplicy grzebalnej. Wiemy, która bardzo pochowana, mniejsza, niższa, ciemniejsza. No teraz szczególnie przyczyniona ze względu na te tapiserie, które tutaj są prezentowane. Ale również oryginalna, jeśli chodzi o sklepienie, oryginalne oszlaki. Malowidę ściennych, w tych ostrołucznych wnętrzach znajdowały się po dwie sylwetki wielkich mistrzów. No jest za mało rysunku, za mało warnika, żeby to odtwarzać, więc nie będą odtwarzane. No i znów nie ma tutaj w zasadzie żadnej wystawy poza tymi 16-wiecznymi brukselskimi tapiseriami. A raz z w czwartym roku wojny 13-letniej wykupił ten zamek od zaciężnych Czechów. Wielki mistrz w każdej wojnie korzystał z wojsk najemnych. Trzeba nie było wypłacić żołd. A miał tak pusty skarbiec, nie miał pieniędzy na wypłacenie Czechom żołdu. Czesi bronili zamku i miasta, więc oddał zamek w zastaw z przyrzeczeniem, że za jakiś czas go wykupi. Ale terminy spłaty mijały, więc się Czesi zdenerwowali i wyszli z ofertą do naszego króla o sprzedaniu zamku. I król się na to zgodził. Cena była ogromna, 190 tysięcy florenów. A floren to była złota moneta o wadze 3,5 grama. W przeliczeniu na złoto to było 670 kg złota. To było tak dużo, że król nie miał tyle, choć kościół mu bardzo pomagał, ale nie zebrali tyle złota. Pomogli gdańszczanie. Oni spłacili pierwszą ratę. To był rok 1457. Kolejną ratę pół roku później przywiózł Jan Długosz, to było 6 czerwca 57 roku. Wpłacił Czechom, oni wywieźli wielkiego mistrza Ludwika Erlichhausena na wózku
z tego zamku na trakt prowadzący do Królewca, a następnego dnia Kazimierz Jagiellończyk wjechał do tego zamku. Także wojna trwała nadal, ale zamek już był w ręku polskim. No, wojna zakończyła się ogromnym sukcesem króla. Mistrzu, proszę bliżej, bo tu jest ciekawe zdjęcie. Proszę popatrzeć. Te postacie czterech wielkich mistrzów pochodzą z pomnika, który Prusacy postawili na przedzamku, na wprost wejścia w setną rocznicę pierwszego rozbioru Polski. Na samym szczycie król widzę inicjator rozbioru i ci czterej najbardziej zasłużeni wielcy mistrzowie. Postacie wykonane z brązu w naturalnej wysokości. Kim są ci panie? A może w czasie wojny pomnik uległ zniszczeniu, więc go rozebrano. Postacie przeniesiono, ale ten stracił dłoń, jak widać, a ten stracił dokument, który w garści trzyma. Więc tak, że tylko tyle. Herman von Salza, ten stojący do nas bokiem, czwarty kolejny mistrz zakonu, rezydował w Palestynie, tam gdzie zakon powstał, ale to on ich wyprowadził do Europy i Konrad Mazowiecki z nim prowadził rozmowy o przybyciu ich do Polski. Zygfried Feuchtwanger to ten, który w 1309 roku przeniósł siedzibę wielkich mistrzów z Wenecji do Malborka i wtedy zaczęto budowę tego zamku. Winrich Nieprode, druga połowa XIV wieku, 30 lat rządów. To on doprowadził do państwa, do szczytu potęgi. To jest renesans tego państwa pod każdym względem. Najwięcej wypraw, najwięcej ludzi zginęło za jego czasy. Cztery monety różne w takie roczne? 8 złotych. Kurs tej waluty tu aktualny wywieszony jest. Jeżeli to państwo w miejscu naszą Słuchajcie, obiecałem, że godziny się uwiniemy, ale musicie na pomoc. W tym
przypadku jest to kopia pana Fabisiaka. Kopia niedokończona, bo jeszcze na górze zostały pewne elementy, które wymagałyby dokończenia, ale już w takiej formie obraz do nas trafił i w takiej formie pewnie już zostanie. Proszę Państwa, dowódca wojsk litewskich, książę Witold, osoba w centrum obrazu. Ulrich von Jungingen, wielki mistrz krzyżacki, który zginął podczas bitwy pod Grunwaldem. Zabijany na obrazie jest w sposób symboliczny, bo przez zwykłych ludzi, tak, nie przez rycerzy, tak jakby majestat jego śmierci zostaje mu odebrany, ale też nie do końca, ponieważ zabijany jest włócznią świętego Maurycego, jedną z najważniejszych relikwii dla religii chrześcijańskiej, włócznią, w której były drzazgi z krzyża świętego. Proszę Państwa, na obrazie ta mała postać na wzgórzu to dowódca wojsk polskich, król Władysław Jagiełło. On to zapoczątkował nową taktykę dowodzenia wojskami. Makieta około stuletnia nie jest makietą zamku, jaki on wyglądał rzeczywiście w średniowieczu, tylko jest wyobrażeniem właśnie głównego rekonstruktora niemieckiego Konrada Steinbrechta, jak ten zamek mógł wyglądać. Ale ona de facto niewiele się różni, tylko małymi szczegółami, detalami odkrytymi później przez polskich historyków i konserwatorów sztuki. Na tej makiecie możemy sobie ładnie zobaczyć podział zamku na zamek wysoki z wieżą, w którym się dzisiaj znajdujemy. Wieża, proszę zwrócić uwagę, ma inne zakończenie niż wieża dzisiaj, ponieważ Konrad Steinbrecht popełnił błąd, nadając wieży daszek takie, jak miały wieże w Krabutach czy w Kwidzynie. A wieża nasza, dzisiejsza, jest zwieńczona krenelarzem, czyli takimi ząbkami, który to wygląd wieża miała w okresie średniowiecza. Następnie zamek średni i wielkie przedzamcze, o którym...